Jeśli nie słyszysz dźwięku z zewnętrznych głośników podłączonych do komputera, wypróbuj te kroki diagnostyczne. Sprawdź połączenia. Upewnij się, że głośniki są włączone. Jeśli twoje głośniki nie posiadają oddzielnego przycisku zasilania, spróbuj przekręcić regulator głośności, ponieważ może on również służyć za włącznik zasilania głośników. Poszukaj diody LED zasilania. Podłącz ponownie przewód zasilający i sprawdź, czy zasilacz jest bezpiecznie podłączony do gniazdka sieciowego. Jeśli zasilacz jest podłączony do przedłużacza, należy odłączyć go i podłączyć bezpośrednio do gniazdka sieciowego i ponownie sprawdzić zasilanie. Sprawdź połączenia przewodów audio komputera i głośników. Ponownie podłącz obie końcówki przewodów audio, które łączą głośniki z komputerem. Upewnij się, że przewód audio jest podłączony do odpowiedniego portu. Sprawdź, czy karta dźwiękowa znajduje się w gnieździe rozszerzeń lub czy jest używana zintegrowana karta. Karta dedykowana zazwyczaj ma priorytet. W przypadku zintegrowanego audio, porty audio znajdują się na płycie głównej. Kabel audio idący do głośników powinien być podłączony do portu line out. Zazwyczaj jest on oznaczony czerwonym kwadratem. Zweryfikuj, czy są podłączone słuchawki do przedniego lub tylnego portu audio, ponieważ spowoduje to wyciszenie głośników zewnętrznych. Spróbuj użyć innych głośników lub słuchawek, aby sprawdzić, czy dźwięk wychodzi z portów. Możesz także przetestować głośniki z innym komputerem ze sprawnym audio. Sprawdź poziom głośności w systemie i sprawdź ustawienia urządzenia wyjścia. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie dźwięku na pasku zadań. W sekcji Wyjście upewnij się, że wybrane jest odpowiednie urządzenie wyjściowe. Kliknij na Zarządzaj urządzeniami dźwiękowymi, aby włączyć żądane urządzenie dźwiękowe i przetestować głośniki. Wróć do strony głównej i kliknij na Rozwiąż problemy. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zaktualizuj sterowniki audio i BIOS oraz wykonaj diagnostykę audio używając Dell Support Assist. Jeśli używasz BitLockera, tymczasowo zawieś ochronę. Wpisz BitLocker w wyszukiwarkę Windows. Kliknij na Wstrzymaj ochronę, następnie tak, aby potwierdzić. Uruchom Dell Support Assist. Przejdź do uzyskiwania sterowników i pobierania innych plików. Kliknij na przycisk Uruchom, a Support Assist automatycznie wykryje aktualizacje dostępne dla Twojego komputera. Zainstaluj aktualizację, postępuj według instrukcji na ekranie. Zdiagnozuj urządzenie audio w zakładce Rozwiązywanie problemów. Kliknij na Chcę rozwiązać problem z komputerem. Następnie chcę sprawdzić określone komponenty sprzętowe. Pod urządzenia audio kliknij kartę dźwiękową, którą używasz z zewnętrznymi głośnikami. Proces ten może wyglądać różnie w zależności od wersji Support Assist. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami poprzez jeden z naszych kanałów społecznościowych. Podobają Ci się tworzone przez nas materiały? Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Do następnego!